obecnie i twój ziomek do kolusieńka, talarkami obrzucę. I twój ziomek do kolusieńka, talarkami obrzucę. Nie chcę ja tych talarków, ani żadnych psie. Osuchowa jest moją rodzinną miejscowością, w której żyję, którą kocham i tutaj naprawdę się pięknie żyje. W tej miejscowości tworzę sztukę i od razu mogę powiedzieć, że oczywiście tworzę ją dzięki temu, że miałem cudownego ojca. Ojciec Jan Szydlik był rzeźbiarzem ludowym, natomiast ja tworzę już nieco inną sztukę, ale oczywiście można i nawet muszę powiedzieć, że gdyby nie ojciec, to bym prawdopodobnie nie rzeźbił. Ale Osuchowa to także piękno, piękno ludzi, którzy tutaj właśnie mieszkają, to piękno lasu, to piękno właśnie przyrody, która tutaj właśnie otacza. To także historia, która również jest historią istotną albo ważną dla całej Polski. I również jako rzeźbiarz dla tej historii coś tworzę. Mianowicie chodzi mi o pomnik powstańców styczniowych, którzy to Osuchowiacy, bardzo wielki, ważny, istotny udział w bitwie pod Nagoszewem brali. I w lesie, w Klinie, również będzie pomnik, który właśnie tę sytuację będzie upamiętniał. Także Osuchowa to nie tylko współczesność, to także wejście w to, co było, ale również wyznaczanie nowych dróg, nowych ważnych aspektów, które mam nadzieję, że będą funkcjonowały albo tworzyły nas w przyszłości. To niezwykła podróż. Dlatego ta nadzieja, która jest, może być sytuacją piękną. Dlatego tutaj chce się żyć. Nowa Osuchowa to urokliwa wieś położona w województwie mazowieckim na trasie Białystok-Warszawa. Należy do gminy Ostrów Mazowiecka. Nie jest przeciętną wioską, jak mogłoby się wydawać. Ma ona swoją historię i specyficzny klimat związany z objawieniami, które miały miejsce na początku XX wieku. Jednocześnie jest to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie ciszę, spokój i wypoczynek na łonie natury. Rozrzucona na znacznym obszarze Osuchowa dzieli się na kilka dzielnic, którym niegdyś mieszkańcy nadali nazwy Kapkas, Podboże, Kobusówka, Gościniec, Kąt i Wilkowa. Dzisiaj zastąpione nazwami ulic Leśna, Kościelna, Ogrodowa, Cicha, Szkolna i Polna. Trudno powiedzieć, gdzie mieści się centrum wsi. Jedni mówią, że na ulicy Szkolnej, gdzie znajduje się szkoła, karczma, sklep, a także remiza strażacka. Inni, że na ulicy Kościelnej, tak zwanym Podbożu, gdzie góruje zbudowany w latach 80. kościół oraz kapliczka upamiętniająca objawienia maryjne, znajdująca się w lesie nieopodal stawów. Poza wymienionymi obiektami Nowa Osuchowa posiada również cmentarz oraz galerię sztuki znanego w naszym regionie artysty Artura Szydlika i jego zmarłego ojca, rzeźbiarza Jana Szydlika. Koniecznie muszę wspomnieć też o odnowionym uroczysku przy osadzie Wagnera, znajdujące się na ulicy Polnej, tzw. Wilkowej. Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek, chętnie odwiedzane nie tylko przez turystów. To także idealne miejsce dla harcerskich jednostek, które przyjeżdżają tutaj do nas na biwaki i małe obozy letnie. Tutejsze działki budowlane cieszą się sporym zainteresowaniem, przez co przybywa nam też mieszkańców. O społeczności lokalnej mogę powiedzieć, że są bardzo życzliwi i zawsze gotowi do pomocy. Nowa Osuchowa jest wsią, która cały czas prężnie się rozwija. W najbliższym czasie rozpocznie się remont drogi ulicy Ogrodowej, która zostanie odpowiednio wyprofilowana i wyżwirowana. Zaś przy szkole powstanie siłownia zewnętrzna, oczywiście ogólnodostępna. Mamy wiele potrzeb inwestycyjnych i bardzo chcielibyśmy je zrealizować, ale na to potrzeba czasu i funduszy. Istotną informacją jest to, że na czas budowy trasy S8 prawdopodobnie do lipca 2018 roku został zamknięty zjazd z trasy S8 do Nowej Osuchowej. Dlatego zalecam objazd przez Nagoszewkę pierwszą. Dobra informacja jest taka, że po zakończonej rozbudowie trasy będziemy mieli zapewniony dojazd do drogi ekspresowej, z czego się bardzo cieszymy. Z całego serca zachęcam Państwa do odwiedzania naszej miejscowości położonej w samym środku Puszczy Białej. Muszę przyznać, że spokój i harmonia osuchowskiego krajobrazu sprzyjają wspaniałemu wypoczynkowi, pozwalają na odetchnięcie od miejskiego zgiełku i ciągłego pośpiechu.